Na krakowskich skrzyżowaniach roi się od strzałek warunkowych. To miejsca, które weryfikują znajomość przepisów wśród kierowców. Wielu w ogóle się przed nimi nie zatrzymuje. W przepisie na środę tłumaczymy, że przejazd obok zielonej strzałki bez zatrzymania to jak przejazd na czerwonym świetle. Zachowanie przy strzałce warunkowej reguluje rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz sprawy wewnętrznych administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych i zgodnie z paragrafem 96 tego rozporządzenia nadawany przez sygnalizator S2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku, który jest wskazany strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, ale jest to dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem, a po drugie nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Także mamy tu warunek, że musimy się zatrzymać przed sygnalizatorem, upewnić się, że możemy tam bezpiecznie wjechać i wjeżdżając nie możemy powodować utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Sygnał nadawany w kształcie zielonej strzałki, który zezwala na skręcanie w lewo, pozwala nam również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B23, a więc zakaz zawracania. Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S2 podczas warunkowego skręcania albo zawracania lub utrudnienie ruchu innym uczestnikom wiąże się z mandatem karnym od 300 do 500 zł i 6 punktami karnymi.